Ci, co żyją się ziomkami, a okradają za plecami, pierdoli ci ich z nami. Ich rozumy postradali, zaufanie dostali, stracili, przegrali, a byli pierdoli zaufanie. Źle ci z oczu patrzy, to go nie dostanie. Spierdolę też baranie, te twoje zaufanie. Sam wiem kim jestem i tak mogę żyć tutaj sam se. A ty jeszcze nie znasz mnie, gdy musi walę prawdę. Pierdolę ciebie i współczuję twojej matce. Uwierz, chciałam wychować cię inaczej od dziś. Wszystkich kolegów chcę sprawdzać raczej. Jedni mówią, że kozacie, ja mam swoje jazdy jak każdy, ale nie chodzę spompowany jak te głupie małolaty. Ja znam swoje błędy stary i wypuszczam je z oparem dymu. A ty skurwysynu dalej się pruj, u mnie skreślony jesteś już w chuj. Dość już, że współczuć dla ludzi, którzy czując się ziomkami walą w chuj tu po prostu. Róż głową i domyślcie, że to o tobie mówię gościu. Bóg cię rozliczy, a ja zostanę tu w porządku. Zmuszam do myślenia, bo ludziom popierdolił się schemat. Najwięcej do powiedzenia na szacunku temat dla tej gościu, który w ogóle go nie zna. Zmuszam do myślenia, bo ludziom popierdolił się schemat. Najwięcej do powiedzenia na szacunku temat ma ten gościu, który w ogóle go nie ma. To o tych ludziach, którzy w twoim życiu mają swój udział. Fałszywi koledzy, ty go biedzie nie zostawisz. A ten ty, gdy będziesz potrzebował pomocy, będzie kłamał po raz enty. Więc na bok sentymenty, gdy poczuł ten przypływ pieniędzy, odwrócił się i poszedł nie tędy. Zapomniał, czym są priorytety, hajs mu się skończył i chciał wrócić uśmiechnięty. Pizdy dziwki chuje, tylko hajs was raduje. A chcecie mieć szacunek? Weźcie na ludzi obok siebie, lepiej spójrzcie. Jeden bez pieniędzy, drugi bez szkoły. Trzeci zapierdala całe życie, żeby mieć na chleb i trochę pożyć. Ale dumni z siebie, że nie tracą głowy. I kumpli też mają zdrowy. I każdy inaczej patrzy na ten świat chory. Zmuszam do myślenia, bo ludziom popierdolił się schemat. Najwięcej do powiedzenia na szacunku temat ma tego gościu, który w ogóle go nie zna. Zmuszam do myślenia, bo ludziom popierdolił się schemat. Najwięcej do powiedzenia na szacunku temat ma tego gościu, który w ogóle go nie ma.